Zacząłeś mnie, nie wiem, o czym teraz mówisz. Przepraszam, no ale nie ma między wami jakiejś złej chwili przypadkiem tutaj między GSP a tobą Żurą? Znaczy między nami... Oczywiście, że jest, bo Żurą kłamie na przykład. Taka prosta sprawa, nie? Kupił sobie followersów na Instagramie, nie? Bo jest debilem ogólnie i nie wie, że to widać. Jakiś tam cyganów gdzieś tam skądś, kurwa, z Afryki, wiesz, z Arabii jakieś, kurwa, typowo widać, że to jest skupione, nie? Ma pod zdjęciami po na przykład po 100 polubień na przykład. Na profilu, na którym ma 20 kilka tysięcy. Ja mam na przykład, nie wiem, pod takim zdjęciem zwykłym, nie wiem, z 2000, czasem mam 3600, kurwa, pod filmikami mam czasem, nie wiem, 15 tysięcy, czasem mam 10, czasem mam 5, czasem mam 4, wiesz co chodzi, a on wszędzie, kurwa, po 300 wyświetleń. To są kupione followy i on na przykład jeszcze śmie zarzucać mojemu koledze, członkowi bractwa RTG, psychotropowi, że, kurwa, on kupił follow, gdzie on ma normalne wyświetlenia, kurwa, normalne. Ale to ty, Żurą, co ty na to, jak się ustosunkujesz, czy kupujesz? To jest zwykły kłamca, kurwa. Czy płacisz komuś za te lajki? Łyste chamisko zwykłe, kurwa. Słuchaj, ja powiem tak, ja też... Pozdrawiamy psychotropa, oczywiście. Spokojnie, panowie, tak. Spokojnie, nie spokojnie, potem ja dla psychotropa i Żurą teraz mówi. Ja powiem tak, są różne zarzuty i tak dalej, tam gdzie coś źle zrobię, to jestem dorosłym facetem, umiem przeprosić, ale powiedziałem to, jak ktoś zapraszam, żeby zobaczył, obserwuję, tak samo jak są profile, które mają po 100, po 200 tysięcy, po 500 nawet tysięcy, a tych lajków mają po kilka tysięcy, po prostu tak samo ja, jak kogoś jakiś profil lubię, ale tylko daj mi dokończyć, GSP, jak jakiś profil na przykład lubię, to ja nie wchodzę tam i nie lajkuję każdego profilu, czy nie daję komentarza, bo kiedyś to polubiłem, obserwuję i to jest logiczne. A co do mojej osoby i do tych profili, właśnie jak powiedziałeś, Murzyni, Chińczyki i tak dalej, jakbym się na tym znał, to bym kupił polskie jakieś, kurde, followery, a nie jakieś arabskie, czy jakieś dziewczyny, które im proponują hot kamerki, bo dla mnie to po prostu zrobił ktoś po złości. To nie takie łatwe, żebyś sobie, kurwa, kupił polskie. No się na tym się nie znam. Cię nie stać. Nie znam się po prostu na tym. I tylko dokończę, że teraz jest właśnie taka moda na wrabianie kogoś w jakieś rzeczy, tak samo jak jest tam, nie będę mówił pewnych panów, pseudonimy, co nie pokazują twarzy na internecie, coś oskarżają, a to nie wiadomo, kto to tak naprawdę jest. I tak samo mam profil facebookowy na przykład zablokowany, bo taki jeden frajer się odezwał, ja mu napisałem komentarz i oczywiście mnie zablokował. Już pół roku mam przez niego, parę razy byłem zablokowany, bo jeśli się mówi prawdę, to on od razu zgłasza na Facebooka i blokuje, dlatego... Nie, twoi fani też zgłaszali kilka razy. No to ja też, ja to nie wiem, co dzisiaj mi o tym mówisz. No a wiesz, to twoje relacje, wiesz co, jak tam gdzieś cisnąłem, to mnie też zgłaszali twoi fani. No to... Moi na przykład się nie zgłaszają. Ale jeszcze nikt nie został zablokowany. Tak, ale nikt nie został zablokowany, no bo tak widzisz, tak samo my się nie lubimy, ale powiem, jakiś tam post zrobiłeś humorystyczny, tak samo ja to dodaję na swój profil, bo uważam, to jest fajne, nie? W sensie taka, coś się dzieje. Ale jak są jakieś za hardkorowe akcje, to nie dodaję, no. Za głęboko w te dygresje patos są biznesu.